Cześć, siemano, z tej strony Tana, witam was w kolejnym odcinku Koledzy z Zamiedzy. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, urtusika i opryskiwacz w końcu przetestujemy sobie nasz opryskiwacz, bo jeszcze go nie testowałem tak naprawdę od początku serii. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie opryskamy rzepak. Jak widzicie, tutaj zmieniliśmy sobie oponki z tyłu w naszym urtusiku, żeby tam bardzo nie pognieść. Tak więc co, bez dłuższego obciągania siadamy sobie do naszego urtusika. Ja w tym odcinku, tak jak mówiłem, opryski i zajmiemy się siewem soi, bo jak widzicie, mamy już wiosnę. Dobra. Tam też pracownika sobie zatrudniłem na jedno z pól, żeby sobie orać już po tym, po plonie. Siema, sąsiady. O, proszę bardzo, tutaj nielegalne zbiegowisko tam jest chyba. No ale zestawik bardzo fajny wam powiem. Ursus i właśnie ten opryskiwacz, petardinia to wygląda. Mówię sobie oparcie trochę można, może, że tutaj siedział jakoś normalnie, a nie tak nie wiadomo jak. Ogólnie przepraszam, że nie dostaliście odcinków przed nowym rokiem, bo te odcinki tak naprawdę miały się pojawić przed nowym rokiem jeszcze, w tamtym starym roku, a pojawiałem się w nowym 2021. A więc no, na to chciałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, bo niestety wcześniej nie mogłem tego odcinka wrzucić, gdyż dlatego mój internet to ścierwo. Nie ma co się rozszulać, ten nie to ścierwo. Po prostu mam internet na pakiecie i ten pakiet się skończył i teraz nie mogę pod koniec miesiąca wrzucać w ogóle odcinków, bo wrzucał ich tyle, że mu jest wolę, już poczekaj tego drugiego, bo drugiego wraca mi pakiet. W jednym internecie mam dwa internety, tak więc w jednym internecie wraca mi pakiet i wtedy sobie będę mógł wrzucić właśnie odcinek z po sąsiedzku, a ten odcinek dostaniecie bodajże w niedzielę. Tak więc no też tutaj też tutaj grubo, no ale nie ma co to się rozszulać, lecimy sobie z odcineczkiem. Miejmy nadzieję, że w tym 2021 będzie o wiele lepiej i w końcu zrobię mi tym światłowód czy coś. Dobra, rozkładamy sobie, ale takim opryskiwaczem to jod papniemy to w tamtym i z powrotem to palę pewnie, jak nie lepiej jeszcze. Musimy sobie go pewno unieść wyżej. Dobra. Czekajcie, muszę sobie tu wjechać jakoś normalnie. Jezu, jakieś drobne lagi. Czasami mogą być, ale to może być to przez bolkę internet, trochę przez mój, bo wiadomo jak to jest z tymi internetami na pakiet. Bolek to mnie nie ma na pakiet, ale też tam czasami lagi występują. Czekajcie, weźmiemy sobie wyżej to. O. By inne tam o drzewo nie przychwacić. Czekajcie, musimy sobie to wyprostować. Jakieś oprysków nigdy nie robiłem, ale teraz postanowiłem sobie zrobić te opryski. Właśnie tutaj, na tym polu. W ogóle możemy sobie trochę więcej ustawić tego. Znaczy te 400 litrów nawet na hektar. Plus minus, żeby to wyszło. Ale powiem wam, że bardzo fajnie wygląda ten opryskiwacz. W tym ursusiku i w ogóle, ale zarosło mu jezu, ale opryska trzeba. Jak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Opryski trzeba zrobić. Nie robiłem oprysków, tutaj postanowiłem sobie ich zrobić teraz. Dobra. Idziemy sobie od drugiej strony teraz. Zawija. Żeby ino nie przypierdzielić w... O Jezu, ale się ten opryskiwacz zgina. No, żeby nie spolić tutaj niczego. Bo przypał będzie w ciul. No, nie będzie to za idealnie spryskane, ale tak. Zresztą jakbym grał sobie na singlu, to też by to lepiej wyglądało, na pewno by ta kierownica tak nie odbija dobrze, jak powinna, no ale dajemy sobie radę. Jakoś to idzie. Do tamtej strony. Ze środka nawet lepiej trochę. No, może nie lepiej. Ale nie widać, że mi jaki robić coś. Dobra, możemy sobie zrobić ten. Zawijasa. I do góry. Wydaje się, że gdzieś tutaj można sobie wjechać. Ło. Żeby to było. I elegancko. Zostanie nam jeszcze jeden przejazdek pewnie. No czekajcie, pokażcie jak to wygląda. Na minimapie. No jo, elegancko to wygląda. Oprysk się robi, tak więc to najważniejsze. Ale to zostało bardzo fajne. Na jakieś opryski inne, urydzy czy czegoś. Perfecto idol. Ogólnie też
co do siewu kukurydzy, sobie w następnych odcinkach zasiejemy kukurydzę. I też siewnik do kukurydzy mój przeszedł troszeczkę renowację. Przecież ponieważ dlatego. Weźmy sobie, cofnijmy do tego rogu może. Żeby to nie było, że nie będzie dopryskane czy coś. O, widzicie, jak się łamie ten opryskiwacz. To jest właśnie najgorsze w tym opryskiwaczu. On tak się łamie, że mój Jezu, nie? Trzeba ładnie ogarnąć to. Widzicie? Mój siewnik do kukurydzy przeszedł renowację. Dołożyliśmy sobie do niego podsiewacz. A więc teraz te siewy kukurydzy będą troszkę lepsze. Chłopaki z tego co wiem, to kukurydzę mają tam posianą już i tak dalej. A więc tutaj już na spokojnie, dobra. O, fajnie, myślałem, że się odwinie dobrze, ja się odwinął. Królowo jakoś. O dobra, tak się niech odwinie. Włączmy. Dobra. No gdzieś tu sobie teraz wjechać. Włączmy sobie i trochę do tutaj, do środeczka. O, i tak jak teraz będzie można sobie raczej jechać. Jo, tu już powinniśmy mieć opryskane wszystko wtedy. Będziemy sobie tak lecieć. Jo. Wszystko będziemy mieli opryskane teraz. Więc elegancko zaraz sobie wsiądziemy w... W sumie to też w Ursusa, tylko sobie koła zmienimy. Bo tamten siewnik, ta Amazonka, bo teraz mam już Amazonkę, została mi Amazonka. Amazonka nie będzie pasowała aż tak bardzo do właśnie tego siewnika. Czy Deutsch nie będzie pasowała, nie Amazonka. Fajna Amazonka do siewnika nie będzie pasowała. No. Ten nie będzie pasował. Dojczyk do tego siewnika właśnie, tej Amazonki, bo troszkę będzie za duży. Jeszcze chyba tutaj co sprawić, bo... Dobra. Wszystko mamy ogarnięte. Elegancko pole mamy ogarnięte, tam pracownik sobie raczej też ogarnia, tak więc tam nie będziemy mu przeszkadzać. Może później sobie zobaczymy na koniec odcinka, co on tam wyprawia sobie dalej. My sobie wracamy na gospę. Dajcie, wezmę sobie, opuszczę go. O. Dobra, i lecimy sobie na gospę, zmieniamy koła, popinamy się pod Amazonkę i lecimy sobie siewem obok gospodarstwa, na początku soi i później po naszej kukurydzy to sobie tam soja zarąbiemy, a tam gdzie pracownik ora będzie właśnie kukurydza zasiana i tak naprawdę będziemy mieli siewy zrobione. Nie wiem, jak to wygląda w ogóle z tym polem, tutaj 41, czekajcie, ja sobie zawolnię, tutaj też można by zrzucić. Tam też można by opryski jakieś pierdyknąć, w sumie czemu nie? Mamy 7 minut odcinka. Troszkę sobie też posiejemy trochę ten. Dobra, pojedziemy sobie jeszcze na tamto pole może. I tak powinno dosyć szybko pójść te opryski. Nie wiem, tu bez żadnego problemu sobie to ogarniemy. Na światło trzeba włączyć. Oho, jest maszyna. A będzie pracownika widać? Bo coś tam obraca się. Jakiś puk. Dobra. Nie, myślałem też nad kupnem właśnie tego pola tutaj obok, ale to jeszcze później, a ogólnie zapytać skąd tyle pieniędzy. Pieniądze wzięły się po zimie za sprzedane plony i tak jeszcze będziemy sobie musieli mleko sprzedać, ale to już mleczkiem sobie polecimy, jak będzie cena lepsza. Tak dalej. Dobra. Dobra, weźmy sobie gdzieś od tej strony. Od tej strony sobie gdzieś polecimy. Mogę w sumie tamtej wejść, żeby było lepiej, ale dobra. Mówi się trudno, dobra, polecimy sobie od tej. Dobra, odbij trochę na liwo. Dobra, tak teraz możemy sobie lecieć z opłyskiem. Wiecie, trochę wyżej sobie weźmiemy, na pewno, o. No i tak, to jo, mordeczki. Takie opryski to się ceni, normalnie. Elegancko, pół odcineczka sobie zrobimy z oprysku, pół z jakiegoś tego i... Ale jakieś dziwne lagi mam w tym OBS-ie. Niby 60 FPS-ów jest to takie dziwne coś, nie wiem czemu. Bo tu jakieś wypalisko jest, mój Jezu, po zimie tutaj. Wymarzło i ciul. I ciul w plonach, no ale ważne, że to na całym polu jest sobie ładnie rozsiane, zasiane, bo tutaj tam gaz trzymałem to i na by mapę przybliżało. No i też mam panel, czy nie można by kamerą sobie obracać, o widziałeś, ja ten panel musiałbym sobie bliżej teraz podsunąć, bo tak tam trochę go daleko,
mi troszkę ciężko. O, czekajcie. Jakieś ustawienia? Albo ja pracownika zatrudnił, żebym przycisk kliknął. Czeka. Łe. Pozdro 600, tam sąsiadowi trochę zajedziemy, to nic mi się nie stanie, to tylko płynny nawóz. Dobra. Takie najlepsze policzka trzeba. W elektryce. Dobra, tu mam mapę, tu mam to. O, tu coś jest. Ramię, góra, dół. Dobra. Wyłącza to. O mój Jezu, ile przycisków tu jest. Ja pizgam. A to chyba ty mogę ramię, góra, dół, nie? Ta, dobra. Już wszystko wiem. Tu mam wszystko już przypisane. Elegancko. No i git. Będzie zacząć grać sobie na tym panelu, bo dosyć fajnie, widzicie? Nie muszę myszki używać. Tylko mogę sobie po prostu na kierownicy, czy na panelu sterować tym. Akurat miałem podpięty panel, bo WTS-ika sobie na panelu pykam, tak więc tutaj spokojnie sobie ogarniemy to. No i patrzcie, dosyć sporo mamy już ogarnięte. O, tam sąsiad gdzieś naprzeciwko. A z tamtej strony 60 pryska też. Tak więc tam ostro robotka idzie. Tak i u mnie, tak i u chłopaków. Tutaj opryski na pełnej. Dobra. Oho, teraz eleganckośmy se tutaj ładnie wzięli. Ustawili to. Oho. Teraz to ja. Kościu. Dobra, oddalić to nie wiem. A, tym? O, widzieliście, na kierownicę się mogę oddalać też. Oddalać, przybliżać. No i 12 na godzinę. Ale będziemy mieli skończone. Opryskanie właśnie. Dobra, samego końca musimy dojechać, tak czy siak. Legit będziemy mieli już nawiezione te pola, tak więc będziemy mieli z głowy. Bo zostanie nam tutaj, no tamto jeszcze pole, ale to już sobie poza odcinkiem ja opryskam czy coś. I elegancko. Chociaż trzeba sobie posiać trochę tej soi, a odcinka to jest zbyt długiego, nie chcę, nie wiem. Nie mam nadzieję, że na odcinku tych lagów nie będzie coś w OBS-ie. Takie dropy czasami dziwne, nie wiem czemu. Tak się dzieje. Ale jakoś to trzeba przeżyć. O Jezu! Ursusa tu porumbało go. Dobra. Odtąd chyba trzeba zacząć. O Jezu, dobrze, że ta ruchoma bylka jest jednak. Tutaj też przerobiłem pewnie co? O, jak adek. Nie zbliżyć tak blisko, bo przypierdzieli zaś. Słuchajcie. To jest to, że ten opryskiwacz się wygina w każdą możliwą stronę. Po drugie, ta kierownica na multi też tak nie chodzi jak powinna. Dobra. I teraz dopiero Mariolka, możesz sobie włączyć pryskanie. Teraz dopiero możemy jechać. O, widziałeś, Mariolka. No, takie pole z zawijasami trzeba się trochę pomęczyć, no ale opryskać też trzeba. Że opryski będziemy mieli zrobione na dwóch polach, będziemy mogli tutaj już sobie tu odpuścić, będziemy mogli sobie lecieć siewami. Tam koło, tutaj właśnie na tym polu, tutaj co jest, o, co widzicie, niezasiane, to tam będziemy sobie siać łubin i też tutaj po kurdy też będzie siać łubin. Testować sobie łubin, jak to będzie wyglądało w ogóle i zobaczymy. Jezu, ale tutaj na wilka to była chwila momentu zrobiona była. Dobra, ostatni przejazd nam zostanie tak naprawdę. I będziemy mieli ten oprys tutaj skończony. No, tutaj największe pole, nawet nie wiem ile ono dokładnie ma. Przecież później wyjdziemy na końcu i zobaczymy ile to pole w ogóle ma hektarów, bo tak szczerze zapomniałem ile to pole miało hektarów. Ciekawe, zaraz sobie to lukniemy. Na razie sobie weźmy i opryskajmy tu ładnie. Było spalone 8 razy, trzeba wyłączać sekcje i tak dalej, ale no w farmingu się nie idą, tak? Tu było obiżdżone też tak, mój Jezu, że... Dobra. Ach, pach. Ach, pach, pach, pach. O! No i gra gitara.
elegancko, będziemy mieli tu przyskane. Zaraz do końca dojedziemy, złożymy się i zobaczymy, ile to pole właśnie ma hektarów. Jestem ciekawy, ile właśnie ma hektarów. Ono będzie miał więcej, bo ten cypelek jest dodany. Jak to wygląda? No, pryskane jest w miarę. Teraz składajmy sobie, a my sobie zobaczymy, ile ma hektarów. Hektar, no, liczysz hektar 20, bo tam to jest dodane jeszcze. No, hektar 20 ma to pole. Tak więc nieźle. Dobra. Sobie. Mój Jezu, jeszcze ci nie złożył, już się ujechać. Ja pizgam. Lance pourywane. O, sąsiad 60. Skoro. Uj. Ile mam jeszcze oprysk na tym, na sklepie. Mam nadzieję, że nikt mi go nie zapierdzielił, bo tak to widzę. Zatłukę chłopaków. Mi spuścili oprysk. Karakanica. Budował chłopaków trwa. Ostro. Dobra, ustawimy sobie gdzieś ten opryskiwacz tutaj. Dobra, czekajcie, musimy się złamać przez trunę. Dobra, odczepmy sobie. Lecimy po siewnik nasz. Najpierw sobie koła zmienimy na szersze. Tutaj do siewu nam będzie potrzebne. Ustawmy sobie takie to nie. Ale takie jo. Dobra. Ustawmy sobie tak jak mieliśmy w ogóle. Oho, teraz to ją. Dobra, wsteczny, dawaj, Mariolka, rozbuje się. Stek i no i lecimy dur. Tu raczej nawóz jest rozsiany. Jo, nawóz będzie. Obornik i wszystko, to tutaj na spokojnie będzie my mogli, ale tutaj podjechałem, fajnie podjechałem, no fajnie. Dobra, mamy soję wybraną, czyli nasz łubin, tak zwany. Dobra, pojedźmy sobie od tyłu. Jak widzicie, tutaj jest nasz siewnik do kukurydzy. Tutaj dodane są te do podsiewacza, zbiorniczki na nawóz, tak więc tutaj to będzie robotka nam szła lepiej. No, tutaj ten siewnik lepiej wygląda do Ursusa niż do naszego dojczyka. W dojczu aż tak on nie wyglądał, jest to super. Za duży ewidentnie był do dojcza. Czy za duży, mówię, za duży, za mały do dojcza. Siewnik jest. Ale tutaj Ursus nie pierdzieli w tamtu, też tutaj idzie jak szatan. O, widzieliście? Tutaj na live to sobie tam łąkę zaorałem. Gdzieś był, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Połącznik H zakończył pracę, proszę bardzo. Zaorał już by? Już by zaorał? Ciekawe. No, ale fajnie, jak zaorał już to bajunia. To elegancko, dobra. Opuszczamy i lecimy. Akurat temperatura i wszystko jest taka idealna pod siew właśnie bubinu czy kukurydzy, tak więc tutaj trzeba sobie lecieć z siewami. Nie patrzeć na nic. Robota musi iść ładnie. Właśnie tak sobie tutaj pierdykniemy. Od tamtąd dotąd. I będzie git. Tutaj widzicie, pryzma już trochę odkryte. Mamy 67 ton kiszonki, tak więc nie wiem, czy w tym sezonie będziemy sobie robić w ogóle kiszonkę, bo tej kiszonki mam w ciul. Teraz sobie polecimy chyba sobie z kukurydzą na ziarno. Mam tej kiszonki, trochę strawy, jeszcze muszę z tego się pozbyć troszeczkę. Tak więc tutaj na spokojnie czekajcie. Może zobaczę sobie w ogóle, jak wygląda sprawa z mlekiem. Mleka mamy 13,5 tysiąca. Dobra. Czyli tu w lato dopiero mamy cenę za mleko. Dobra, nie ma problemu, nic się nie dzieje. Tam na jesień dopiero. Nic się nie dzieje. To sobie i tak ogarniemy. Na odcinku zwieziemy sobie to mleczko. Tak więc tutaj beczuszkę mamy ładną. Inna woda przeliwo w niej, tak więc na mleko będzie idealna. To sobie za to mleczko troszeczkę zarobimy. W końcu z tych próbek coś tam, jakiś zysk się pojawi, nie? Trochę tego bornika też mam, też będziemy mogli go sprzedawać później. A wszystkiego nie będę wykorzystywał tak czy siak. Teraz będziemy musieli pomyśleć o jakimś nowym polem. Nie wiem, przed żniwami jeszcze coś kupujemy, czy po żniwach, możecie napisać w komentarzu. Wtedy to się ogarnie może. Na spokojnie. Ogień. No nie, tutaj powinna mieć też, ta trawa powinna tutaj rosnąć w ogóle. Ona nie rośnie, coś dziwna sprawa. Dobra, może być tak, tak powiedzieć tu poprzecznik i tak.
zrobiony. To jeszcze jeden przejazdek będziemy mieli tutaj zasiane, czy nie? Raczej jo. Raczej powinno być zasiane. Też takie 25 minut odcinka sobie zrobię, żeby... Bo i tak tutaj za dużo do roboty nie mam, a nie będę was męczył opryskami, nawozami i tak dalej. Tą sobie tą kukurydzę i tak dalej może poza odcinkiem zasieję już, bo nie wiem jak te chłopaki tam będą chcieli lecieć, czy już wiosnę, czy lato już, żniwa w następnym odcinku będę chcieli robić, czy coś, nie mam pojęcia. Jak to tam u nich będzie wyglądało. A tak czy siak mogę wziąć sobie od nich sejwa i mogę sobie no nagrać odcinek i sobie zasieć tą kukurydzę. Żeby było to spoczko, chociaż tam nie musowo tak naprawdę. Dobra, weźmy sobie poprzecznie. Jezu, ale lag był. Nie ma pasa, włączmy. Zostawmy włączoną, żebyśmy mieli tutaj podgląd na ping i tak dalej. Dobra. I login. No to obok gospy elegancko będziemy mieli ubin zasiany. Pierwszy raz. Zobaczymy jak on tutaj nam urośnie. Nie będę musiał też tego płodozmianu się nauczyć. Z tym płodozmianem to jeszcze sobie tam nie ogarniałem tak naprawdę tego. Nie wiem co, gdzie i jak, po co, na co. Jakiś Zbyszek. Nic się nie pierdyknął się wnikiem. Idealnie za buta dostałeś. Dobra. Mój jest zapchany siewnik, już pocofnąłem. Ale te pole sobie zasiejemy, na spokojnie polecimy zobaczyć tam pracownika i będziemy sobie raczej kończyć odcinek. Może jeszcze do chłopaków zajdę, zobaczymy jak to będzie z czasem. Okej. Okay. Ok, fine. No tego siania to jest. Troszeczkę, nie ma co ukrywać. Tak się wydaje, ale tutaj to przez te kliny i tak dalej. Ciewu jest tutaj łod groma. A tamto pole jest sobie za odcinkiem, bo... Poza odcinkiem, bo tam na poprzednich odcinkach sobie tam oraliśmy, kiszonkę robiliśmy i tak dalej, tak więc tam nic nie chcę sobie robić na odcinku na razie. Jakieś żniwa na pewno sobie tam zrobimy, ale na razie trochę przerwy, żeby nie było, że na tym samym polu, to więc na tym sobie troszkę porobimy. Tutaj dawno też nie robiłem i blisko gospy jest, tak więc to fajnie wygląda. Też chłopaki się budują tam całkowicie. To fajnie wygląda, dobra, my też może coś z jakąś budową polecimy sobie, zobaczymy. Na pewno bym chciał chlewnie powiększyć sobie, bo tych krów tam coraz więcej będzie. A wiadomo jak to jest z moją uborą, tam za dużo ona nie jest, żeby tyle krów trzymać. Na razie te co mam, to tam na razie się mieszczą i w ogóle. A te po zasianym nic się nie dzieje. Zapraszam do siania tutaj. Dawaj Ursus. Ja bym tu młot na zakupowanie, jakby był ciekawy, jakby to właśnie tu wyglądało. I tam jakiś sąsiad nozatorem pojeżdża. Nie wiem co tam się dzieje. Dobra, uważaj Greżynka, bo cię przejadę i co będzie? I kto będzie Zbyszkowi łobiatki gotował? O, gdzieś tam za głaspą co robią cały czas. Nie, jakieś siewy kukurydzy będą mieli czy coś, nie wiem, tam podobno w tym sezonie coś tam, jakieś siewnik na testy wzięli czy coś, z tego co im mówili. W tym sezonie sobie sam dla siebie zasieję i też sobie sam dla siebie chyba zbiorę, bo tam, nie wiem, jakieś plany chyba u sąsiadów są grubsze na temat tej kukurydzy, nie wiem jak to tam będzie. Na razie bizon jeszcze stoi, tak jak nie wiem, bizony będę kosić, nie mam pojęcia jak to będzie tam u nich wyglądało. Właśnie tam budowa, jeszcze jakby jakiś kombaj kupić nowy, to nie wiem, żeby mi na policję nie przypierdzieli, żeby policja tu przyjechała, zobaczyła co tu się dzieje, jakiś komornik czy coś. Żeby to się zainteresowało tutaj ładnie. Tam tyle pieniążków mają. O. Proszę bardzo. Ja mam 4000, ale zarobione, tak? Elegancko tutaj. Za zbiory rzepaku i tak dalej. Nic nie było kradzionego, tak? I git, akurat sobie tu skończymy siać. Wyjedziemy sobie wjazdkiem, tu mamy wjazdek. Proszę bardzo, wjazdeczek elegancki na pole. Działka budowlana, zapraszam tutaj, do sprzedania jest. kawałek jest, jakoś chatka by powstała, puchatka. Na tej kopce jakieś, nie wiem, siedzi w tym.
Pewnie Adam tutaj jest z rodzinką na wakacjach, na wczasach są. I zobaczcie, jak długo ponosi. Widzieliście to? Ej, nie no. Dobra. Ale opuszczał ile będzie? Dawaj. O, opuścił lit. Opuściło gitara. Dobra, odcięłem sobie tu od poprzeczniaka. O, tu pyłek się przewrócił, mój Jezu. Tutaj u sąsiadów. Ostro, ale drzewa mają o czym polić. Więc nie mają tak tragicznie aż. Musiał z naprzeciwka, by coś im pomógł, a nie oborę buduje. Myślę, że kozak jest. Myślę, że kozak. Ja domu nieocieplonego mam jeszcze, a oni domu. Klimatyzację mają jeszcze. Burżuje. Dobra. Ciew tutaj mamy skończony, zasiane mamy, łopsiane. Wyjeżdżamy. Zdążyć nawinąć kierownicę, bo przyprz. Dobra, kieruneczek, wjeżdżamy na głospę. Musimy sobie zobaczyć tam u pracownika, słuchać ciekawego. Dobra. Wsimy za tura. No przebiegnę się tylko i na troszeczkę. Tam na pole zobaczyć, co tam się... Co tam się dzieje? Co ten pracownik tam zrobił nam? Proszę bardzo, jakie ziemniaki tu mają zasadzone, chłopaki. Dobra. A on tu jeszcze nie skończył? O, radzie do końca, dobra. Odwróć mnie to. Ale tutaj będzie właśnie kukurydza zasiana. Sobie, tak więc tutaj orka będzie już elegancko zrobiona po poplonie. Więc tylko agregatem wjechać i później siewnikiem zasiać i będzie elegancko. Dobra, poramy sobie jeszcze do końca, żeby było. No, tu otwórzmy sobie wszystko, no proszę bardzo, burżuajstwo, nie no. Wygnijmy sobie strzod, bo jaka mucha wleci. Susi nas łubu kąsi i będzie, o proszę bardzo, tutaj sąsiad elegancko sobie padzi ziemniaki. Temu ostatni przejazdek został, tak więc zaraz kończy susza pewnie też. Dobra. Zwracamy. O, jeszcze w tamtym i z powrotem będziemy mieli. Bo w tamtym mamy, zobaczymy. Jak to będzie. Bardzo tam. Nielegalne zloty 60 kamień. No. Dobra, no powinno. No, nie weźmie. Chociaż. Kurde. Bierze nawet. Nawet bierze to do końca. Zobacz, będzie obrane. Dobra, tu mijaczek zostaje na pewno, ale sobie zrobić już tak, żeby było. O. To sobie ogarniemy. Nie ma problemu. W życiu realnym na pewno byśmy tak tego nie ogarnęli, by to wyglądało jak wyglądało, no ale. To jest tylko farming. Tu dzieją się niestworzone rzeczy. O i tam jeszcze widzę, przejazd jest niedoorany. Pracownik się tutaj ewidentnie łopierdzielał. Ewidentnie coś poszło pracownikowi nie tak. Dobra. Przeczniak, jeden, później drugi. I wracamy na Havirę. No i gitara. To co chciałem na odcinku mam zrobione. Nawet więcej, bo nie chciałem aby zrobić opryski rzepaku, a tu jeszcze udało się zrobić opryski, nie wiem, z tą pszenicy, chyba bodajże to mam pszenicę zasianą teraz w tym sezonie. Dobra, trzeba to na pewno poprawić, bo tutaj pracownik coś odpierdzielił, tego puściłem od początku i coś tutaj na mnie nie dołorał. Ale ogarniemy sobie to sami, chociaż widzicie ile punktów to nam bierze. Fajne, czteroskibowe. Też będziemy sobie myśleć później w dalszych sezonach o jakimś nowym nabytku. Na live już sobie coś tam z wami gadałem o jakimś nowym nabytku i postanowiliśmy, że to będzie jakaś fajna marka. To nie powiem jaka, kto wie, to wie. Nie wiem jak to będzie dokładnie, ale coś na pewno się pojawi. Tak do 200 koni mi się zdaje, że te traktory będą w porządku. Tu większych, chociaż większych, no może. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie szło. Na razie ten ma 150, taki do 200 bym chciał teraz. Był troszkę większy od naszego dojczyka, żeby tę piątkę pociągnął, pięcioskibowy puszek. No i oczywiście, że nam nie dojedzie do końca.
Ale to nic się nie dzieje, bo my sobie zrobimy tak, że puścimy i tutaj na drogę inna przeorana, ale nic się nie stanęło, dobra. I wracamy sobie na gospę i będziemy sobie kończyć odcinek. Mamy 30 minut odcinka, tak więc co? Jak odcinek się spodobał, mordy, o mój Jezu, ale tutaj... Jak się odcinek spodobał, wiecie co robi, zostawcie opinię w górę, piszcie komentarze, co robimy sobie dalej, jakie plany, jak co byście zaproponowali, żebym tutaj sobie zrobił na tej serii. Jakieś nowe budynki może, czy coś, nie wiem, zobaczymy. W następnym sezonie może, jakieś nowe pole może, napiszcie w komentarzu. My sobie lecimy na gospę i będziemy sobie łączyć. Kto to tam? Tam jeździ. Gdzieś tam. O, proszę bardzo. Sąsiad Ino tam gdzieś pojeżdża. O, proszę bardzo, jak tam robota u sąsiada. Idziemy pogadamy, jak to tam. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje w ogóle. A tu ciężko mu chyba. Nie tak źle to robi nawet. Dobry. Happy New Year, jak to Happy tam. New Year, sąsiad, no. Szczęśliwego nowego. Jak ta Moreczka poszła, tak. Ta, dobrego, choć ucałujmy się tu. No, od nas dzisiaj sąsiad już odliczanie robi. Jo, już jo, zaraz, fajerwerki, jo, jo. No ja powiem, orkę żeś zrobił ja i teraz po robocie, teraz impreza. O, no to i kurde, patrz, co tu widzę. Co, to kupiliście czy na testy macie? Nie, odpożyczyli, bo sobie pożyczyli, bo tego, od Andrzeja. Ale ładnie robi, zobaczcie, co? Zobaczcie, jak to idzie. No powiem ładnie. Ci, nie, tylko nie wiem, czy nie lepiej, jakby orka była tutaj teksturka sama sobie, nie? Ale nie, no. Moim zdaniem nie. Ładnie, ładnie wygląda mimo wszystko. Ładnie jest, ładnie, no. Miejmy nadzieję, że tu też, no, kukurydza się nie oddała, ale liczyli na lepszy plon, zobaczcie, no w tym roku prawdopodobnie tu sąsiad łąkę będzie mieli, czyli łąka koło łąki, bo ty też łąkę no, tu masz. No tu łąka będzie dobra, bo tu słupy są, tu ciężko się kosiło, nie? No, to powiem ci, tu akurat z łąką spoko, no będziemy mieli dwie łąki, no jak widziałeś obora, no powoli, no, powoli jo, do przodu. Obora tam. Pieniędzy ciągnie, o, ogólnie tu jak sobie tak z sąsiadem gadamy, to też ludziska pytanko do was, jak to będzie, ile byśmy mieli za taką oborę zapłacić, czy tam w komentarzach u Tanasach, czy u tak mnie jest. Możecie napisać, bo powiem wam szczerze, no tak myśleliśmy z Brączkiem koło 70 tysięcy za taką oborę, żeby wiecie, to też tak w miarę wyglądało, żeby się wszystko ja rozbiórkę po nowym roku chyba robię obory. W swojej? Tak. No chłopie, ty masz fajną oborę. Ile ci krów w ogóle wchodzi w nią? A powiem ci zaraz, czekaj, zaraz sprawdzę. 15 ci wejdzie? Chyba się sprawdzę, bo nie pamiętam. Ile tam wchodziło? Sąsiad na... Ja pierdzielę, sąsiad tu fajnie, maszyn ma nastawiane to wszystko. Ty to kurwa musisz 12 kiedy... chyba, wiesz? O. No my będziemy na 40 około budujemy. No, ty sąsiad, ty to kurde kawał terenu jeszcze. Ty tu powinieneś sobie albo zorać i łąkę zrobić, albo tu sobie wyciągnąć i na maszyny coś. No właśnie na maszyny będę chciał, bo pa, stoją tu pod tym. Bo pod wiaterkiem albo, i wszystkim, nie? Albo powiem ci szczerze, Słunkami. Ja bym tu płot pociągnął, nie? Żeby tu, żebyś miał tego. No, przejazd tylko taki, to też nie? Można pomyśleć, no. Ale pisę tutaj gdzieś na maszyny wyciągnąć, nie? Bo tak jo, tutaj też mam tu szczerze, terenu i... Tu łąki byś miał jeszcze tu, bo ty krzaki, kurna, to wszystko zaorać to jakieś i ogień. Jakieś jakaś chlewnia też będę musiał tu postawić gdzieś. No, tutaj mam terenu tyle, że tu na pewno coś się zmieści, nie? No kurde, patrz, tu masz te same te krzaki, bo ty tu trawy nie kosisz w tych krzakach, no pewnie, nie? Tutaj mam pa, no. Tu mam miejsce i wszystko, no to dobry pomysł. To, potem jak my tak z ogarnim oborem w następnym roku będziemy mieli czas, to ci możemy pomóc. Jo, wtedy. dobra, nie ma problemu. Myślę, że to na spokojnie. Dobra, ale to sobie siadł no, wesołego... Happy New Year, no. Happy New Year. Czemu nie ma żadnej flagi na razie tam, trzymajcie no, się. No, zgadamy się. Jo, wieczorkiem, no. Na flaszkę, jo, wieczorkiem, dobra, na razie. Dobra, tu mamy... Wszystko ogarnięte, tutaj wiadarko puste. Tak, sąsiad mówił, że tutaj ten płot moglibyśmy sobie pociągnąć elegancko. Tu akurat przyjazdek na TMR-a. I tak naprawdę moglibyśmy coś w następnym sezonie tutaj pomyśleć, bo patrzcie, tam terenu z tyłu do ogarnięcia. A więc tutaj poślewnie czy coś można by sobie tutaj postawić. By było bardzo fajnie. Jakąś tam chlewnią, jakąś wiatkę czy coś na maszyny. Bo te maszyny, jak widzicie, tutaj stoją pod chmurką tak naprawdę. I tutaj... Tak to właśnie wygląda, dobra. To mordy, myślę, że w tym odcinku tu widzicie już... Może? Temat, już mam tutaj naszykowane nowe budowy, tam jest wszystko w porządku. Więc myślę, że jak odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę. W następnym odcinku, nie wiem, albo jakieś żniwa, albo jakieś jeszcze siewy kukurydzy, zobaczymy jak to będzie. A co, jak odcinek się spodobał, tak jak mówiłem, łapka w górę, piszcie komentarze, co robimy. Jakie plany, tak jak widzieliście z tym płotem, możemy sobie go puścić prosto. I jakąś po prostu sobie z tyłu wybudować oborę, jakąś troszkę mniejszą, na przykład na te 30, tam 20 sztuk. I tutaj tam będziemy sobie używać i tamtą.
I myślę, że to będzie dobry pomysł i tam sobie jakąś halę, czy jakąś wiatkę zbudujemy, czy jakiś, nie wiem, coś, jakiś garaż, czy coś sobie tam ogarniemy, tak więc co? Do następnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!